Samochód z ogromną prędkością uderzył w kładkę dla pieszych. Nie żyje jedna osoba. Tragiczny wypadek w Skarżysku Kamiennej, województwo świętokrzyskie. Kierowca samochodu osobowego z ogromną prędkością uderzył w betonową konstrukcję kładki dla pieszych. Zginął na miejscu. Policja przekazała, na jakiej prędkości zatrzymał się licznik auta. Tragiczny wypadek w Skarżysku Kamiennej. Do tragicznego wypadku w Skarżysku Kamiennej doszło w niedzielę 19 listopada przed południem. Służby otrzymały informację o zdarzeniu godzina 14:00, jak przekazał Jarosław Gwóźdź, rzecznik prasowy skarżyskiej policji, kierowca osobowego Forda z nieustalonych przyczyn uderzył w betonową konstrukcję. Siła uderzenia była ogromna, mężczyzna nie miał żadnych szans. Na odcinku ulicy Krakowskiej, jadący od strony Suchedniowa Ford uderzył w betonową konstrukcję przejścia dla pieszych na ulicę Kilińskiego. Niestety kierujący pojazdem zginął na miejscu, poinformował. Skarżysko Kamienna. Kierowca zginął w wypadku. Ford Mondeo zjeżdżał z Góry Baranowskiej, od strony Suchedniowa starą siódemką. Z nieustalonych przyczyn uderzył w betonową konstrukcję kładki dla pieszych nad drogą, prowadzącą pomiędzy ulicami Słoneczną i Kilińskiego, przekazał rzecznik skarżyskiej policji. Kierowca zginął na miejscu. Z ustaleń mundurowych wynika, że w wypadku zginął 71-letni mieszkaniec Skarżyska. Siła uderzenia była tak duża, że przód jego auta został dosłownie zmiażdżony, co widać po zdjęciach udostępnionych przez Straż Pożarną w Skarżysku Kamiennej. Śmiertelny wypadek w Skarżysku Kamiennej. Kierowca jechał z zawrotną prędkością. W najbliższym czasie policja będzie ustalać szczegółowe okoliczności zdarzenia. Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku, był wyłączony przez długi czas z ruchu. Policjanci ustalili również, że licznik samochodu zatrzymał się na 185 km na godzinę. Niewykluczone, że kierowca w czasie jazdy zasłabł, ale będziemy to dopiero wyjaśniać w postępowaniu, mówi Jarosław Gwóźdź.